Witam. Dziś opowiem o whistleblowing wewnętrznym, czyli narzędziu wykorzystywanym w systemie compliance i organizacji. To ważne narzędzie wykorzystywane przez korporacje, banki, które służy do zgłaszania nadużyć. Zapraszam. Tytułem wstępu rozpocznę krótko od zdefiniowania pojęcia whistleblowing. Definicji tego pojęcia jest kilka, nie doczekano się jeszcze jednej ogólnej. W skrócie jest to jednak raportowanie przez pracowników organizacji o nielegalnych, nieuczciwych, niezgodnych z prawem działaniach mających miejsce w organizacji. Niektórzy posługują się stwierdzeniem, że jest to forma donosicielstwa. W istocie jest to jednak bardzo ważne narzędzie, niezbędne do budowania i ulepszania zgodności i procesów organizacji. W Polsce projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który znajduje się w Sejmie, wprowadza pojęcie sygnalisty, czyli whistleblowing, i definiuje je jako osoby zgłaszające informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotu zbiorowego, które doprowadziły lub mogą doprowadzić lub ułatwić popełnienie czynu zabronionego. Projekt tej ustawy reguluje szczegółowo zasady postępowania przez podmiot zbiorowy, ochronę sygnalistów, tak by nie ponosili konsekwencji swojego zgłoszenia. Projekt znajduje się w Sejmie i prace nad nim od stycznia są w tym samym punkcie. Bardzo dobrym przykładem na stosowanie whistleblowing jest sektor bankowy. Prawo bankowe wyraźnie klasyfikuje whistleblowing jako element systemu zarządzania bankiem. Jest to przykład pierwszej kompleksowej regulacji dotyczącej sygnalistów. Ustawodawca unijny uregulował kwestię whistleblowing w treści dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Państwa członkowskie mają 2 lata na implementację tego aktu prawnego. Unia Europejska stanowczo stawia na ochronę takich osób i reguluje zasady tej ochrony. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, nad którą pracą trwają w Sejmie, będzie musiała uwzględniać treści tej dyrektywy. Odnosząc się krótko do najważniejszych założeń dyrektywy, wskazać po pierwsze należy, że dotyczy ona zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego i osób, które pozyskiwały informacje o naruszeniach, wykonując swoją pracę. Wyraźnie dzieli zgłoszenia na wewnętrzne, o których dzisiaj opowiadam, oraz zewnętrzne, czyli zgłoszenie bezpośrednio do organów władzy państwowej. Wprowadza wyraźną zasadę zakazu odwetu na osobie zgłaszającej, ze wskazaniem katalogu konkretnych możliwych form odwetu. Ponadto wprowadza system kar dla osób, które utrudniają funkcjonowanie systemu zgłoszeń. Z pewnością dyrektywa to konieczność wprowadzenia kolejnych procesów, procedur i dostosowania do nich pracy naszej organizacji. Whistleblowing jest wykorzystywany w zarządzaniu organizacją oraz stanowi jedno z narzędzi wspomagających rozwój compliance w organizacji. Stanowi bowiem źródło informacji o tym, co jest niezgodne i nieprawidłowo funkcjonuje. Dzięki temu opracować można i wdrożyć działania naprawcze oraz zapobiec naruszeniom na przyszłość. Prawidłowe funkcjonowanie go w organizacji zmniejsza ryzyko wystąpienia braku zgodności. Organizacja whistleblowing zależy od kadry zarządzającej i osób zajmujących się compliance w organizacji. Zasadniczo skupia się na zachowaniu anonimowości pracowników, którzy zgłaszają naruszenia i niezgodności. Dzięki temu osoby, które ich dokonują, są bardziej otwarte i korzystają z tego rozwiązania. Oczywiście sprzyja to również zgłoszeniom nie do końca zgodnym z prawdą, dlatego też ważne jest, by je weryfikować każdorazowo. Zagadnienie do opracowania jest więc nie tylko zorganizowanie samego zgłoszenia, ale także postępowanie ze zgłoszeniem i końcowy etap, czyli reakcja kadry zarządzającej na wynik tej weryfikacji. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film oraz do odwiedzania Instagrama.